Tropem wilczym bieg pamięci żołnierzy wyklętych, upamiętniający ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Kolejny raz odbędzie się w Wałbrzychu 26 lutego w Parku Sobieskiego. Dystans, który mają do pokonania biegacze, 1963 metry, odwołuje się do roku śmierci Lalka, zamordowanego przez komunistyczne władze. Na bieg wciąż można się zapisać. Organizatorem jest Stowarzyszenie Biegaj Zapobiegaj. Aktualnie zapisy trwają przez portal datasport.pl. Są one aktywne do 22 lutego. Następnie będzie możliwość rejestracji w dniu biegu i również dzień przed na hali lekkoatletycznej przy ulicy Chopina 1. W godzinach od godziny 9 do 12. W akcji bierze udział 240 miast w Polsce. W Wałbrzychu odbędzie się dodatkowy bieg na 6 km. Na obu dystansach obowiązywać będzie limit do 600 osób. Będą również organizowane biegi dla dzieci. Zaczynamy od godziny 11.20 z biegiem dla kategorii przedszkolnej. Następnie będzie kategoria szkół podstawowych 1-3, jak również 4-6. Udział w biegu od szkoły gimnazjalnej mają bezpłatnie uczniowie szkół wałbrzyskich za okazaniem legitymacji szkolnej, więc serdecznie możemy zapraszać młodzież, aby spróbowali wysiłku fizycznego, jak również upamiętnili dzień lekcją historii. Trasa to bardzo zróżnicowane odcinki. Trasę mamy skonstruowaną w terenie umiarkowanym, różnego profilu wysokościowego. Zaczynamy na odcinku asfaltowym, następnie wbiegamy dość atrakcyjnym odcinkiem do lasu w Parku Sobieskiego. Następnie mamy troszkę odcinka płaskiego, troszkę wzniesień. Duża część jest również z góry, więc poziom sportowy wszystkich uczestników może być różnego poziomu.